frywolnie nakręceni. Przypominam, że słuchacie audycji, w której dajemy wam nowy, świeży pogląd na różne codzienne lub mniej codzienne tematy. Dzisiaj przed mikrofonem Marcin Kruk, a ze mną w studiu mój gość Tomasz Słota, znany szerzej jako Talib. Cześć Tomku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. Tomek jest muzykiem, jest wokalistą, jeszcze instrumentalistą też czy nie, bo w sumie to nie wiem nawet. Nie jestem kształconym instrumentalistą, aczkolwiek czasami używam do pomocy instrumentów klawiszowych do tworzenia. Wiem mniej więcej z czym to się je, ale nie jestem jakimś wirtuozem. Okej, okay. Ale nutki znasz. Tomku, dzisiaj chciałbym trochę podzielić się ze słuchaczami twoją wiedzą na temat tego, co to znaczy w ogóle być muzykiem, jak to jest być muzykiem i w ogóle co robi muzyk, bo myślę, że przeciętny człowiek ma jakieś wyobrażenie na ten temat, ale niekoniecznie wiedzę z pierwszej ręki. Ale zanim o tym, to w ogóle jesteś po wydaniu płyty tak naprawdę i po singlach, między innymi Na chwilę, którym ja się zachwyciłem po prostu. Jak jest? Jak wrażenia? Jak informacja zwrotna? Jak reakcje ludzi po tych singlach, po tej płycie? Rzeczywiście niecałe pół roku temu miała premierę moja druga płyta, mój drugi album. Znalazło się na nim 12 utworów. Płytę współtworzyliśmy razem z The Roots Brothers. Braliśmy też do współpracy różnych wspaniałych ludzi. Pojawili się goście, Junior Stress, Messiah, iGrades, Sztos. Płyta jest utrzymana w takich klimatach, powiedzmy, około regowych, około dancehallowych, czyli można powiedzieć, że takim trzonem, takim korzeniem od początku do końca jest ten roots reggae dancehall, aczkolwiek łączymy to z różnymi stylami muzyki, typu właśnie, tak jak w Na chwilę, jest tam takie trochę poprockowe brzmienie, czy w Odszukaj miłość, można powiedzieć, że takie, prawda, inspiracje trochę muzyką R&B, soul, tak więc nie zamykamy się tutaj w szufladzie, tylko łączymy te style. Rzeczywiście jesteśmy też już, mamy za sobą już kilka premier, między innymi Do końca, Moi ludzie, Fit Messiah, Na chwilę i materiał z koncertu premierowego z siedziby Radia Lublin. Nic nie obchodzi nas. Przed nami kolejne premiery, Odszukaj miłość, Tańcz i 18 lat razem ze Sztosem i z Juniorem Stresem. Tak więc plan jest dość napięty i cały czas od momentu wydania albumu cały czas działam, cały czas coś promuję, cały czas mamy jakieś premiery, występy, no i dzieje się. A do każdego z tych numerów, o których powiedziałeś, będzie też klip? Bo do tej pory tak, do wszystkich powstają klipy. Tak, dokładnie. Tutaj przy okazji Odszukaj miłość udało nam się nakręcić, powiedzmy sobie w cudzysłowie, live'a. Nagraliśmy występ na żywo i skręciliśmy sobie do tego ujęcia. Do Tańcz już mamy zrobiony scenariusz, scenopis, tak więc szykujemy się już tylko, żeby to wszystko dopiąć. Tak samo grubo zbieramy się już do realizacji wideoklipa 18 lat, w którym właśnie gościnnie występuje Junior Stress, Love Sensi Music i Sztos. A z jakim wyprzedzeniem planujesz właśnie klip, zanim on wyjdzie? Jak długich przygotowań to wymaga? No szczerze mówiąc zawsze daję sobie miesiąc do dwóch miesięcy, prawda, takiego działania logistycznego, żeby wszystko na spokojnie można było dopiąć, żeby wszystko można było zorganizować. W związku z tym, że mam tych klipów już za sobą cztery, no to muszę dawać sobie taki trochę dłuższy zapas. W związku z tym, że po prostu jednego dnia mamy premierę, a drugiego albo dzień wcześniej nagrywamy już kolejne ujęcia, tak więc musi być to jakiś taki ścisły plan logistyczny, którego wszyscy musimy się trzymać, szczególnie ja, wydając, prawda, te klipy. Mhm. No ale tak powiedzmy od miesiąca do dwóch zawsze trwa przygotowanie takiej akcji. Czasami krócej oczywiście, jeśli mniej potrzeba tej logistycznej zamotki. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a już teraz i również po każdym kolejnym fragmencie naszej rozmowy z Talibem będziecie po prostu mogli posłuchać jego muzyki. Zapraszam. Tomek, powiedziałeś, że druga płyta za tobą, a czym ta druga różni się od pierwszej? Ci ludzie, którzy słyszeli prosto z serca, co znajdą na drugiej płycie? Czym ona się różni, a w czym będzie podobna? Wydaje mi się, że przede wszystkim drugi album jest bardziej dojrzały. Te teksty, prawda, trochę są bardziej doszlifowane. Jednak prosto z serca to były takie utwory z okresu trochę wcześniejszego, tak więc trochę inne inspiracje, trochę inne brzmienia. Oczywiście
na pierwszym albumie bazowaliśmy na bitach, na riddimach robionych, prawda, od początku do końca, produkowanych gdzieś tam w zaciszu domowego studia i komputera. Natomiast przy Twoje miejsce, Twój czas, przy drugim wydawnictwie skupiliśmy się głównie na brzmieniu organicznym, czyli wszystkie dźwięki, które są zagrane z ręki przez instrumentalistów, przez muzyków. The Roots Brothers, z nimi współpracowałem przy tworzeniu drugiego albumu. Jest tam trochę więcej takich spokojnych piosenek, mniej hip-hopu, mniej takich inspiracji dancehallowych, wydaje mi się więcej inspiracji właśnie muzyką R&B, trochę popu, trochę takiego pop-rocku. Tak więc to są takie moim zdaniem główne różnice, które możemy dostrzec między tymi dwoma wydawnictwami. A jak to jest właśnie z tą zmianą kierunku muzycznego? Bo często jest tak, czy ja bardzo często słyszałem, jak fani różnych artystów mówili, że ktoś tam, nie wiem, się sprzedał, albo że, nie wiem, że w ogóle zmienił swoją stylistykę i ja już go nie będę słuchał. I powiem ci szczerze, że nawet w stosunku do ciebie, oprócz masy ludzi, którzy jak najbardziej mówili dużo pozytywnych rzeczy, też usłyszałem takie głosy, Talib był fajny, jak grał reggae, a teraz to nie wiadomo co. I jakie jest twoje podejście do tego, jak ty to odbierasz? No generalnie patrząc tak na siebie, prawda, sprzed 12 lat, ponieważ już 12 lat tworzę w tych klimatach, których tworzę i, prawda, powiedzmy współtworzę tą scenę reggowo-dancehallową. Jako artysta miałem okazję się po prostu porozwijać trochę w różnych kierunkach. Osobiście uważam, że jeśli artysta, prawda, cały czas zamyka siebie w jednej, w cudzysłowie, szufladzie, no to po prostu nie rozwija się, nie wnosi czegoś nowego do swojego życia. Często wydaje mi się, że w takich sytuacjach artyści mówią o tym, że trochę się wypalili, że trochę, prawda, już jakby nudzi im się nawet to, co robią. Ja jestem takim artystą, który inspiruje się muzyką naprawdę tak szeroko pojętą. Nie zamykam się tylko w tych klimatach, w których tworzę, czyli powiedzmy reggae, dancehall. No i rzeczywiście na tym nowym wydawnictwie, ostatnim wydawnictwie, słychać inspiracje różnymi stylami muzycznymi. Osobiście mi się bardzo to podoba. No niestety ludzie lubią sobie przypisywać, prawda, nas do jakiejś stylistyki i się tego trzymać. Nie rozumieją tego, że prawda, my się rozwijamy i też chcemy tworzyć muzykę dla ludzi, nie tylko jakby dla siebie czy tej wąskiej grupy odbiorców, tylko chcemy wyjść trochę szerzej, prawda, zacząć grać koncerty dla większej publiki, nie wiem, może pojawić się w radio ze swoim singlem, czy wystąpić gdzieś na jakimś większym festiwalu, któremu towarzyszy transmisja telewizyjna. No niestety jakby ta scena reggowa, muzyka reggae w Polsce jest taką muzyką, powiedzmy sobie szczerze, niszową, tak więc ciężko jest wyjść gdzieś wyżej. Wydaje mi się, że przez te 12 lat po prostu udało mi się osiągnąć naprawdę dużo, jeśli chodzi o tą scenę. Zagrałem na większości tych dużych festiwali reggowych, zdobyłem kilka nagród, prawda, nagrywałem z najlepszymi zawodnikami w Polsce, wszyscy się znamy, gramy razem koncerty, tak więc no gdzieś tam ten apetyt, prawda, zaczął rosnąć w miarę jedzenia. No ja jako artysta mam ochotę robić więcej, wyjść szerzej, wzlecieć wyżej. We Frivolnie Nakręconych dzisiaj Marcin Kruk, ze mną w studio Tomek Słota, czyli Talib, artysta, wokalista. Tomek, powiedziałeś o tym, że trochę się rozwinąłeś, albo nawet, że bardzo się rozwinąłeś, że masz ochotę dalej się rozwijać, ale też w takim znaczeniu, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi. I teraz moje pytanie brzmi, jak to jest z godzeniem takiego artyzmu, takiej muzyki robionej dla siebie, tak jak mówiłeś, że chcecie też robić fajne rzeczy, które wam się będą podobać, a z drugiej strony z komercjalizacją tej muzyki, no bo wydaje mi się, że to są takie dwa przeciwstawne pojęcia, które gdzieś tam trzeba trochę ze sobą pogodzić. Ja ci powiem, że rozmawiając z jednym też z lubelskich muzyków, którzy osiągnęli pewien sukces komercyjny, on mi powiedział, że czasem warto się nagiąć, żeby zrobić coś bardziej pod ludzi, coś, co nadal będzie fajne, ale jednak będzie bardziej radiowe czy telewizyjne. Też tak uważasz? Ja wychodzę z takiego założenia, że my artyści nie powinniśmy się w ogóle niczym ograniczać. Przede wszystkim robić to, co nam w sercu gra i co jest zgodne z nami. W momencie, kiedy powiedzmy tworzymy nowe
nowy utwór, chcielibyśmy, żeby dotarł do jak najszerszej, prawda, grupy odbiorców. W momencie, kiedy mamy możliwość, prawda, wydania go, wpuszczenia go do radia na rotację, czy prawda, gdzieś tam zyskujemy zainteresowanie tym utworem w radio, no jest to dla nas oczywiście ogromna forma promocji i bardzo duży sukces. Ja jeszcze nie robiłem tak, prawda, nie pisałem tak piosenek, że z myślą, prawda, zróbmy to na radio, czy zróbmy coś pod radio, aczkolwiek no gdzieś tam można usłyszeć, że te utwory są trochę bardziej popowe, trochę bardziej takie w cudzysłowie komercyjne, aczkolwiek w momencie, kiedy prawda, my robimy coś od siebie, prosto z serca i tworzymy taką muzykę, jak nam w duszy gra i jest ona, powiedzmy, zauważona przez radio, no to tylko dobrze, bo możemy zrobić coś takiego wszystko zgodnie ze sobą, nic, że tak powiem, typowo na sprzedaż, a mamy to, prawda, gdzieś tam w radio, mamy tą promocję, mamy te plusy, prawda, singli lecących w radio, aczkolwiek, no rzeczywiście, czasami tworząc te utwory, słyszymy gdzieś od wytwórni jakieś takie, prawda, komentarze, że no, można by to było bardziej uradiowić, bardziej to, prawda, skomercjalizować. Generalnie uważam, że jeśli wszystko jest zachowane, prawda, ze smakiem i zgodnie jakby z naszymi tutaj wymaganiami, no to nie widzę przeszkód, żeby prawda, radio grało moje utwory czy moją muzykę. Nie widzę przeszkód, żeby stworzyć taki utwór, który będzie trochę, tak jak powiedziałaś wcześniej, właśnie nagięty trochę w stronę radia. W końcu tym się zajmujemy, tworzymy muzykę, jesteśmy artystami. Jeżeli, prawda, ludzie chcą, żebyśmy grali całe życie w garażu i jedli czerstwy chleb ze smalcem, no to po prostu, no to będziemy robić się cofać, a jeżeli, prawda, ludzie chcą nas widzieć na dużych scenach i słuchać naszych piosenek w radio, no to czasami, prawda, trzeba gdzieś tam się ukłonić w stronę radia i zrobić coś dla ludzi. I za chwilę porozmawiamy jeszcze więcej na ten temat. Tomek, tak pięknie tutaj mówisz o tym, że artyści powinni tworzyć z serca i w ogóle, że to tak jest szansa, że to zaskoczy, w ogóle, że wszyscy będą tego słuchać i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy takie disco polo, które, no nie oszukujmy się, jest najniższą formą i treścią muzyki i ludzie to kupują. Jak to się dzieje? Masz jakiś, nie wiem, swoją receptę na to, dlaczego tak jest i jak to zmienić? Albo może nie trzeba tego zmieniać, nie wiem. Szczerze mówiąc, to z tego co widzę, obserwuję, prawda, muzykę na naszym rynku już od wielu, wielu lat. Uważam, że disco polo jest po prostu muzyką mainstreamową, czyli tym głównym nurtem, który ma największy odbiór w Polsce. Słucha tego najwięcej ludzi. Sam ostatnio nawet gdzieś mi ktoś pokazał jakiś utwór, którego w ogóle kompletnie nigdy, nigdzie nie słyszałem ani jednej nutki, a po prostu ma, nie wiem, 30 milionów wyświetleń. To jest bardzo dużo. Więc po prostu ludzie, którzy nie słuchają disco polo, ich to omija, ale tam jest po prostu naprawdę, jak w ulu, że tak powiem, jest strasznie dużo tych artystów, każdy ma po prostu ogromny odbiór, miliony wyświetleń, grają mnóstwo koncertów, zrzeszają gdzieś tam pod sceną bardzo dużo swoich fanów, którzy znają ich piosenki. Dla mnie, szczerze mówiąc, ja osobiście uważam, że no jest to trochę niższa forma, że tak powiem, przekazu czy jakiejś wartości artystycznej. Jestem po animacji kultury i szczerze mówiąc, dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że chodzi o takie przystosowanie, o wychowanie ludzi do uczestnictwa w kulturze, że no, wynosi się to gdzieś tam z domu, prawda, czy z miejsca, z którego się pochodzi. Nie wiem, dlaczego muzyka disco polo jest tak mocno i dobrze odbierana, aczkolwiek no, staram się to zrozumieć. No, jest taneczna, ma prosty tekst, nie trzeba się zastanawiać nad tym. Zobacz, jest tyle fantastycznej muzyki, która też jest taneczna, i też ma prosty tekst, chociażby na Juwenaliach ostatnio, gdzie obaj byliśmy, Natalia Nykiel, która naprawdę wystąpiła z koncertem w pełnym bendzie, z pełnym instrumentarium, no i naprawdę było tanecznie, było świeżo, było wesoło, aż się prosiło o tańce, a ludzie stali i jakoś nie reagowali aż tak żywiołowo. No właśnie, też mi to ciężko zrozumieć, że prawda, większą wartość dla ludzi ma taki zespół disco polo, który przychodzi i puszcza muzykę z syntezatora, niż po prostu
na przykład taki zespół Natalii Nykiel, czy na przykład właśnie Talib i The Roots Brothers, gdzie prawda, na cały zespół składa się od 6 do 7 osób. Każdy wypuszcza swoje dźwięki, każdy coś tam od siebie dokłada i wszystko to współgra, wszystko to gra zespołowo, no a tak na dobrą sprawę po prostu ludzie tego nie dostrzegają. Wydaje mi się, że po prostu to jest brak jakiejś takiej świadomości i właśnie wychowania do życia w kulturze. Spójrzmy na to, że jakie jest zainteresowanie ludzi wychodzeniem do teatru, jakie jest zainteresowanie wychodzeniem do filharmonii, prawda? Gdzieś to znika. A jak jest koncert disco polo, no to po prostu kluby pękają w szwach, ludzie się tam bawią, krzyczą. W ogóle jakaś... To jest ewenement, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że kiedyś uda się po prostu taką ambitniejszą trochę muzyką wypchnąć, że tak powiem, do disco polo, aczkolwiek patrząc tak na dobrą sprawę, ich nie mam w mediach, ich nie mam w radio. Oni mają swoje. Jakieś swoje, prawda, takie medium i miejsca, w których mogą się promować. No i po prostu idzie im to przepięknie. Gratulacje. Gratulacje. Dobrze, Tomek, to na chwilę jeszcze, za chwilę porozmawiamy jeszcze na ostatni, jedyny temat, a w międzyczasie posłuchajmy Taliba. Tomek, jest jedno takie pytanie, które jak tylko się dowiedziałem, że przyjdziesz do audycji, to napisałem sobie jedno pytanie, które wiem, że muszę ci zadać. Pytanie brzmi, co robi muzyk? Dlatego, że powiem ci dlaczego pytam, bo wielu ludziom się wydaje, że dużo widzą, a tak naprawdę widzą tylko to, co jest na obrazku. Widzą koncerty, widzą jakieś występy w telewizji, czy w radio i tak dalej. Z drugiej strony Marek Raduli, kiedyś na swojej stronie, Marek Raduli, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów, miał napisany taki tekst, że zawód muzyka składa się z jeżdżenia, noszenia i czekania. Więc dwa zupełnie przeciwstawne obrazy. A jak ty to widzisz? Co robisz ty jako muzyk? Ile poświęcasz czasu na próby? Ile na przygotowania? Ile na naukę? Ile na tworzenie? I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to, co powiedział pan Marek, jest w 100% trafne, bo tak jest po prostu. Najpierw się gdzieś przemieszczamy, później wyładowujemy sprzęt, później czekamy na swoją kolej na koncercie, gramy koncert, później ten sprzęt znosimy z powrotem do busa, no i wsiadamy do busa i jedziemy z powrotem, prawda? Jedziemy dalej. Więc rzeczywiście, no tutaj w swoim życiu spędziłem, nie wiem, 1/3 pewnie, albo ze 2/3 w środkach transportu, czy to pociąg, czy bus, czy samochód. Naprawdę bardzo, bardzo dużo tych kilometrów już zrobiliśmy. Rzeczywiście ludzie postrzegają nasz zawód jako taką owianą, prawda, w ogóle baśnią, historię, która jest bardzo kolorowa, taka wybuchowa i w ogóle nadźgana samymi pozytywami. Tak romantycznie. Tak, wręcz w ogóle to jest baśń, a no tak nie jest, tak na dobrą sprawę. Jest to naprawdę trudny i wymagający zawód. Przede wszystkim wymaga od nas bardzo dużo poświęceń. Trudno jest czasami połączyć takie życie prywatne, powiedzmy, z pracą artysty. Ile poświęcam czasu? No staram się poświęcać każdy czas na to, żeby gdzieś iść w stronę muzyki, czyli, nie wiem, albo piszę tekst, albo piszę melodię, albo gram próby z chłopakami, albo produkujemy muzykę, albo zajmuję się jakimś działaniem takim logistycznym, około muzycznym, czyli nie wiem, promocja, marketing, realizacja wideoklipa, czy prawda... Wizyta w radio. Czy wizyta w radio, czy prawda, danie jakiegoś wywiadu, sesja zdjęciowa. Jest dużo takich około działań, w które prawda, jakby musimy wchodzić. No w momencie, kiedy artysta ma już takiego porządnego menadżera, no to rzeczywiście dużo z niego spada tych obowiązków. Ja osobiście ostatnio działam, prawda, dużo działam sam, więc dużo tych takich obowiązków też spadło na mnie i zajmuję się praktycznie wszystkim, co możecie zobaczyć, prawda, co wychodzi ode mnie spod tej nazwy Talib, czy to jest wideoklip, czy nowa piosenka, nowy singiel, czy zdjęcie, czy cokolwiek, no to jest po prostu jakby moje działanie. Nie jest to trudna praca, nie jest to łatwa praca, ale to jak we wszystkim, prawda, że są plusy i minusy. Patrząc na to, co się teraz dzieje w naszym kraju i widząc, jak dużo mniej jest, że tak powiem, pieniędzy na kulturę w tym roku, no to nawet widać po Lublinie, gdzie prawda, z 8
co najmniej koncertów juwenaliowych zrobiło się, prawda, tam 6, czy trzeba by to było policzyć. Siedziałem któregoś dnia i po prostu patrzyłem na to, że jednak jest tych kilka koncertów mniej, w związku z tym, że kilka juwenaliów się połączyło, no to gdzieś tam wyszło mniej tych koncertów i rzeczywiście widać tą tendencję spadkową w Polsce, że jest mniej tych koncertów. Wiadomo, prawda, te gwiazdy, które są cały czas na szczycie, no to one mają pobukowane koncerty od początku sezonu do końca i rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzą. No takie zespoły, powiedzmy, ze średniej półki muszą już walczyć o to miejsce na scenie. Jest już tego miejsca coraz mniej, jest mniej pieniędzy na to, żeby organizować takie eventy, więc po prostu tej pracy trzeba włożyć jeszcze więcej. Czasami nie przekłada się to równomiernie na zarobki czy na standard życia, aczkolwiek no wszyscy co to robimy, każdy to kocha i po prostu oddał temu serce już wiele lat temu i w tym momencie no to jest po prostu już taka miłość. Miłość. No to Tomku, to w takim razie życzę Ci w przyszłości, żeby ta miłość Ci przynosiła dużo, dużo pozytywnych wrażeń, dużo pozytywnych emocji i żebyś w tym związku z tą swoją miłością, żebyście się razem rozwijali. Tak, żeby nie było wojny w miłości. Tak jest, dokładnie. Jedność. Dzięki wielkie za wizytę i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Talib, hej. Hej.